Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. No i nie udało mu się zatrzymać rywala. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Bartosz Sliż. Mladenowicz. Grają u siebie, a to sprzyja odważnej grze. Nie czekają na piłkę na swojej połowie, tylko starają się rozbijać ataki na całej długości boiska. Tutejsi kibice są do tego przyzwyczajeni. Od pierwszych... To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Ależ teraz przegląd pola. Robert Pich. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Czy zdoła to wykorzystać? Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Zagranie na klepę. Krótko. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Sosa! Gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. No to mamy 1-0. Legia teraz w natarciu. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Stiglec. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Zgarnia tę piłkę z łatwością. Mladenowicz. I teraz Wojskowi tracą piłkę. Uderza na bramkę. I gol, proszę Państwa. Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Na razie 2-0. Mladenowicz. Sokołowski. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Johansson. Próbuje szczęścia. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Bardzo dobre zachowanie bramkarza przy tym strzale. Nie spodziewałem się, że jest w stanie coś tutaj poradzić, ale obronił wybornie. Petr Schwarz.
Pich. Robert Pich. Zawodnicy Śląska nie narzucają tempa gry, a utrudniają ją rywalom. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej i teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Rzutem wolnym wznowią grę piłkarze Śląska Wrocław. Schwarz. Śląsk rozpocznie od rzutu wolnego. Stały fragment gry, jak widzimy, rozegrany na krótko. Zablokowany ten strzał. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Nie utrzymał piłki Śląsk. Jest podanie. Jak to się rozwinie? No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Bramkarz teraz niecelnie. Rywale przy piłce. Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Johansson. Był faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz Legii. Coś niesamowitego, jaką teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć pretensji do bramkarza, ale zaimponował przytomnością i refleksem. Czy teraz złapią kontakt? I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Znakomite prostopadłe podanie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ładne minięcie, może być groźnie. Centra mierzona pod bramkę. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Śląsk przy piłce, to może być ciekawe, ale strzał zablokowany. Szybkie teraz wznowienie gry. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Mączyński wybiega za linię obrony. I strzał na bramkę. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Z
Zawodnicy Śląska mają optyczną przewagę i wciąż są przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś... Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Czeka nas zmiana i to podwójna w drużynie Legionistów. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Zdania w takim miejscu zawsze są groźne. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Nie ma wrzutki w pole karne. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Wszołek. Poradził sobie z przeciwnikiem. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. Trzeba docenić to dogranie, ale także strzelec się spisał. Uderzył celnie po ziemi. Mamy więc 3-1. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Kibice rozczarowani postawą gospodarzy. Wcale się nie dziwię. W tej chwili ich zespół nie potrafi nawet przejąć piłki na dłużej. Nie o taką grę chodzi kibicom, którzy zapłacili za bilety na ten żenujący spektakl. Mamy centrę i tłok w polu karnym. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Wszołek rozejrzał się, może dośrodkowywać. Okazja Lopeza. Co tu się dzieje? Kolejna bramka! Wyglądało na katastrofę, ale wzięli się w garść. Odrabiają straty. Proszę Państwa, jeszcze jedno trafienie, a będzie remis. Co za historia! Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali, a sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. A więc mamy 3-2. Wybrał Lopeza. Szansa teraz na wyrównanie. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Sokołowski. Ależ doskonała sytuacja. Jest gol! A zatem wyrównują, choć przecież wydawało się to niemożliwe. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkiper. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Zawodnicy Śląska mogą spróbować flanką. Zrobiło się tam miejsce. Ale atak teraz na piłkę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. 10 minut do końca tego meczu. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie.
Oj, nie teraz bramkarz po tej centrze. Remis nie jest jeszcze sprawą oczywistą, bo Śląsk rusza właśnie do ataku w końcówce. Paweł Wszołek. Rose. W chwilach takich jak ta wsparcie kibiców naprawdę się przydaje. Do końcowego gwizdka już tylko parę minut, a rezultat wciąż remisowy. Właśnie teraz doping fanów gospodarzy może ponieść ich do zwycięstwa. Próbuje szczęścia. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Legioniści w ataku, ale czasu do końca niewiele. Czy pokuszą się o decydujące trafienie? Piłka opuściła plac gry. Wznowimy od bramkarza.